Ciężko po takim meczu coś sensownego powiedzieć. Kończymy tą rundę w kiepskim stylu, bo przegraną u siebie. Graliśmy dzisiaj mocno okrojonym składem, dużo młodzieży wyszło na boisko. Przeciwnik był skuteczniejszy, grał prostą piłkę, ale właśnie w tych warunkach należało tak grać. A my co? Nie chciałbym mówić nawet o meczu, bo mecz to była taka kopanina w ciężkich warunkach. Bardziej bym może skupił się na całej rundzie, czy w ogóle na całym moim pobycie tutaj, gdzie w dwóch okienkach transferowych tracimy przeszło 20 piłkarzy, 13 zimą. Ci, którzy dokoptowani byli w zimie, w lecie znowu dostali jakieś korzystniejsze oferty, niekoniecznie nawet z wyższej ligi. Nasz budżet wygląda tak, a nie inaczej. Gramy takimi, a nie innymi zawodnikami. I ciężko będzie nam tą kadrą obronić trzecią ligę. Teraz ruch należy do działaczy, żeby oni myśleli co w zimie, co z tymi zawodnikami, co ze mną. Prawda jest taka, że ten nasz budżet to jest pewnie na miejsce spadkowe. Trzeba tutaj zakasać rękawy i po prostu starać się o wzmocnienia w zimie, jeśli myślimy realnie o pozostaniu w gronie trzecioligowców. A tak jeszcze na koniec chciałem podziękować tym ludziom, którzy tu przed meczem pracowali. To są prawdziwi nasi kibice. To są ludzie, których spotykam na co dzień tutaj w klubie, którzy po trudnych meczach gdzieś tam wlewają iskierkę nadziei, po dobrych meczach potrafią się z nami cieszyć. Dziękuję też tym, którzy jeżdżą na wyjazdy, którzy dopingują nas tutaj w meczach domowych, bo to dla nich gramy, dla nich się staramy. Słabo nam w tej rundzie to wychodziło, ale chyba to miejsce, które zajmujemy w tym momencie w tabeli, to jest odzwierciedlenie naszej umiejętności, bo przyznam, że tu wiosna była naprawdę bardzo udana i wtedy wszyscy mówili, że jest w porządku, że jest dobrze. Teraz nie wszyscy tak uważają, wieszają psy na mnie czy na drużynie. My naprawdę pracujemy, staramy się i ci chłopcy bardzo dobrze wyglądają w tygodniu. Ich praca bardzo dobrze wygląda. Ci, co bywają na treningach, to wiedzą, widzą, że my się staramy, a najwidoczniej brakuje nam umiejętności.